Mam bardzo trudny temat, ale nawet trudne tematy trzeba poruszyć. I chcę poruszyć teraz bardzo trudny temat. Przychodzą do mnie ludzie i po krótkiej rozmowie ze mną stwierdzają, że ja się czepiam słówek. Ja się nie czepiam słówek. Ja mam dużo poważniejszą ideę, myśl. Ja traktuję mózg człowieka jako cud. To jest cudne. To jest cudny cud. No, tego, nazwanie tego komputerem to jest obrażanie mózgu. Mózg potrafi stworzyć komputer. Komputer, żaden komputer mózgu nie stworzy, ale to zostawmy. O co chodzi? Chodzi o to, że nasz mózg jest tak genialnym urządzeniem, że on naprawdę wykonuje niezwykłą pracę. Wykonuje tak niezwykłą pracę, której nie jesteśmy nawet świadomi. Jeżeli ja powiem jedno słowo, widelczyk, to ty to słowo już zrozumiałeś w momencie, kiedy je usłyszałeś. Ale w momencie, kiedy je usłyszałeś, to od razu pomyślałeś sobie, ale on macha łyżeczką. Czyli twój mózg, żeby zrozumieć to słowo, wyobraził sobie, co znaczy widelczyk. Przeszukał bazę danych języka polskiego, bo mówię po polsku i ty otworzyłeś bazę danych języka polskiego, znalazłeś taki obraz. I to było niezgodne z tym, czym ja machałem. I wtedy twój mózg przeszukał bazę obrazkową, znalazł podpis łyżeczka i pomyślał, on się myli. Macha łyżeczką, a mówi widelczyk. I to wszystko zdarzyło się w czasie krótszym niż 0,3 sekundy. Twój mózg wykonuje ogromną pracę. Jeżeli przychodzisz do mnie i mówisz mi, że generalnie to ty lubisz herbatę, to ja się zastanawiam, bo mój mózg rozumie, co znaczy generalnie. Bo generalnie to jest inaczej niż pułkownikowo, prawda? Czyli jeżeli ty generalnie robisz herbatę, to pułkownikowo to jak lubisz? To co, lubisz kawę? To skoro... I ty wtedy mówisz, że ja się czepiam. Nie, to znaczy, że twój mózg chciał przekazać mi jakąś informację, że ogólnie to ty lubisz herbatę, ale szczegółowo to chyba jednak koniaczek.